I geny. Bardzo często podczas lekcji genetyki wymienia się te pojęcia jednym tchem, nie zatrzymując się nad tym, jakie są istotne różnice pomiędzy tymi dwoma terminami. Podczas dzisiejszej lekcji skupimy się na tym, żeby dobrze zrozumieć, czym gen różni się od allelu i w jaki sposób używać obydwu tych terminów. Zacznijmy od genu. Gen to jest podstawowa jednostka dziedziczenia. Taki fragment materiału genetycznego, w przypadku człowieka to będzie DNA, w przypadku niektórych wirusów może to być RNA. Więc jest to taki kawałek materiału genetycznego, który odpowiada za kodowanie albo określonego białka, albo jakiejś określonej funkcji. Czyli to jest taki fragment materiału genetycznego, dzięki któremu jakaś określona funkcjonalność, na przykład zmiana ekspresji innych genów, Albo jakieś określone białko powstaje. No i teraz allel to jest odmiana takiego genu. Właściwie większość genów występuje w postaci więcej niż jednego allelu. Teraz zastanówmy się nad tym, co to może strukturalnie oznaczać. Pamiętasz może, jak rozmawialiśmy na poprzednich lekcjach dotyczących kodu genetycznego, o tym, że kod genetyczny składa się z zasad. Które tutaj dla ciebie w tej chwili zaznaczam: z cytozyny, guaniny, adeniny i tyminy w przypadku DNA. I teraz sekwencja tych zasad, to jak one są ułożone w tej drabince DNA, które pokazana jest tutaj o po lewej stronie, to jak one są ułożone, będzie determinowało powstawanie konkretnego białka albo pojawianie się konkretnej funkcji. No i idąc dalej, z racji, że kod genetyczny jest trójkowy, jeżeli teraz nie pamiętasz, o czym mówię, to odsyłam Cię do poprzednich lekcji dotyczących struktury DNA i kodu genetycznego. Kod genetyczny jest trójkowy. To oznacza, że trzy zasady podrząd, o zaznaczę dla Ciebie teraz jakieś tam przypadkowe trzy zasady, o dajmy na to, że to będą te trzy zasady, podrząd determinują to, jaki aminokwas będzie się znajdował w konkretnym miejscu. Danego białka. Teraz następne trzy zasady, zaznaczmy je innym kolorem, będą determinowały. O, proszę bardzo, tutaj są kolejne trzy zasady będą determinowały konkretny aminokwas, który będzie się znajdował w białku. No i w ten sposób, po tej części, która będzie się nazywała transkrypcją DNA, potem translacją, będziemy mieli białko. O, teraz rysuję je dla Ciebie zupełnie symbolicznie w postaci takich kulek. Czy czegoś w tym rodzaju. O, tutaj będzie pierwsza kulka, tutaj będzie druga. Oczywiście, każde białko musi się składać z wielu, wielu takich aminokwasów połączonych ze sobą. O, jak ułożone są tutaj te zasady w DNA, będzie się przekładało na to, jak te kulki tutaj po lewej stronie, oznaczające aminokwasy, będą się układały w danym białku. No i z kolei to, z jakich konkretnych aminokwasów będzie zbudowane dane białko i jak one będą w tym białku ułożone, to będzie determinować strukturę tego białka, a przez to jego funkcję. Ale nie na tym się dzisiaj koncentrujemy. Koncentrujemy się dzisiaj na tym, że dany gen kodujący białko A może się składać z troszeczkę różnych zasad, które będą budowały to DNA. To znaczy, że ten gen może występować w różnych odmianach. Zobrazowany to jest dla ciebie tutaj o na rysunku po prawej stronie. Po pierwsze przypominam ci, że my ludzie jesteśmy organizmami diploidalnymi. To znaczy, że mamy dwa komplety materiału genetycznego, w przypadku człowieka jeden od mamy, jeden od taty. Tutaj widzisz, że odpowiadające sobie geny, czyli geny kodujące te same białka albo te same funkcje, będą się znajdowały na tak zwanych chromosomach homologicznych, czyli inaczej mówiąc, one po prostu będą w twoim DNA zlokalizowane w tym samym miejscu. Tak na marginesie, miejsce, w którym znajduje się dany gen, nazywamy locus. Liczba mnoga od locus to loci, więc w tym przypadku mamy dwa geny jak widzisz, są one zaznaczone innym kolorem po to, żeby powiedzieć, że są to dwa różne allele tego samego genu. I one zlokalizowane są w tym samym miejscu genomu, na chromosomach w określonym lokus. No i w porządku. Przypomnieliśmy sobie już teraz, że mamy dwie kopie materiału genetycznego, że jesteśmy organizmami diploidalnymi, że odpowiadające sobie geny leżą na chromosomach homologicznych. Teraz zastanówmy się nad tym, jak to się może przekładać na konkretną cechę. Wybrałam dla ciebie przykład grup krwi, który doskonale obrazuje, w jaki sposób ten sam gen, pełniący tę samą funkcję, czy kodujący to samo białko, może występować w różnych odmianach. Przypomnijmy sobie króciutko to, co już wiemy. Gen to jest jakiś fragment naszego materiału genetycznego. Dajmy na to, że o, tutaj on się będzie znajdował, to jest ten nasz gen. I teraz ten gen może występować, kilku różnych odmianach, to znaczy może się odrobinę różnić to, jaka jest sekwencja par zasad, z których on się składa. No i dobrze, teraz objaśnijmy sobie, jak to działa w przypadku grup krwi. Krótko wspomnę, że grupa krwi to jest bardziej złożona sprawa i nie jest determinowana tylko przez jeden czynnik A, B lub 0, to jest to, o czym się najczęściej mówi, ale ten czynnik i gen, który odpowiada za jego powstawanie, a nazywa się genem AB0, jest jednym z najważniejszych w przypadku doboru grupy krwi do transfuzji, i dlatego często to właśnie jego się wymienia jako podstawową charakterystykę naszej grupy krwi. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, która będzie prowadziła do tego, żeby można mieć grupę krwi albo A, albo B, albo 0, albo AB, bo taka opcja też jest. Otóż mamy jeden allel od mamy i jeden allel od taty. I teraz nasz gen AB0 występuje w trzech różnych odmianach: albo A, albo B, albo 0. Możemy dostać dowolną kombinację tych czynników od naszych rodziców, w zależności od tego, co oni mają w swoim materiale genetycznym. Przyjrzyjmy się teraz temu przykładowi, który tutaj jest przedstawiony. Mamy dwoje ludzi, którzy mają potomstwo, i zobacz, Jedno z tych, jedna z tych osób, jest to jak widzę, mężczyzna, ma w swoim materiale genetycznym na jednym chromosomie czynnik A, czyli ten allel, który będzie powodował powstawanie czynnika A, a na drugim 0. W przypadku kobiety mamy na jednym chromosomie B i na drugim chromosomie 0, czyli oni mają różne allele, różne odmiany tego genu. Na różnych chromosomach i teraz pozostawiają oni po sobie potomstwo, i widzisz, że to potomstwo może odziedziczyć różne kombinacje. I dlaczego to są takie kombinacje, jeżeli tego nie wiesz, to z kolei tutaj odsyłam cię do filmu dotyczącego dziedziczenia, gdzie to jest wyjaśnione, w jaki sposób się to odbywa, jakie tutaj mogą być kombinacje genów. Ale to, co jest dla nas istotne, to jest to, że w zależności od tego, jakie geny to potomstwo odziedziczy, to będzie miało różną grupę krwi. I to doskonale obrazuje to, to, że ten sam gen odpowiedzialny za tę samą funkcję może występować w różnych odmianach. Jeżeli będziemy mieli dziecko, które odziedziczy po swoim tacie A, a po swojej mamie 0, to on będzie miał grupę krwi A. Jeżeli odziedziczy po mamie B, a po tacie A, to będzie mieć grupę krwi AB. W przypadku, kiedy po mamie odziedziczy B, a po tacie odziedziczy 0, to będzie mieć grupę krwi B, a jeżeli po obydwojgu rodzicach odziedziczy 0, to będzie mieć grupę krwi 0. No i widzimy dzięki temu przykładowi, że to, że istnieją różne alele tego samego genu, może powodować występowanie różnego rodzaju fenotypów. Fenotyp to jest to, co się objawia, co jest wynikiem istnienia jakiegoś genu, jakaś obserwowalna cecha, Naszego organizmu, w tym przypadku, jest to grupa krwi. I teraz zastanówmy się nad tym, jak to się dzieje, że możemy mieć do czynienia z różnymi allelami tego samego genu. I co z tego może jeszcze wynikać? Tutaj wkleiłam do, dla Ciebie jakiś. Przykładowy fragment sekwencji genów, większość genów ma dużo dłuższą sekwencję niż to. Zobacz, każda litera tutaj O w tym tekście odpowiada konkretnej zasadzie, znajdującej się na DNA i taka sekwencja zasad, charakterystyczna z tego powodu, że w kodzie trójkowym to się wszystko będzie odbywać. O, teraz próbuję dla Ciebie zaznaczyć konkretne trójki. Konkretne trójki zasad, które się będą przekładać na konkretne aminokwasy. No więc mamy całą tę sekwencję, to jest fragment przykładowy jakiejś tam sekwencji genu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w tym danym genie, wyobraźmy sobie teraz, że to jest cała sekwencja i bierzemy pod lupę ten właśnie gen, wyobraźmy sobie, że tutaj w tej sekwencji zamiast zasady T występowałaby jakaś inna zasada, dajmy na to na przykład A. To zmieniłoby Kod trójkowy, w, który tutaj występ, w którym tutaj to te występuje, i przełożyłoby się być może na to, że w białku, który ten gen koduje, pojawiłby się inny aminokwas. Ale możemy mieć tutaj do czynienia, i to chcę Ci tutaj przedstawić, z sytuacją, w której różne allele, różniące się nieznacznie między sobą, sekwencją par zasad, mogą kodować to samo białko. Identyczne w strukturze. Dlaczego tak jest? Dlatego, że. Jest możliwość, w której różne trójkowe kodony, bo tak się to nazywa, kodują dokładnie ten sam aminokwas. Tak więc, jeżeli jakaś zasada zosta zostanie podmieniona na zasadę, która będzie tworzyć taki kodon, który koduje dokładnie ten sam aminokwas, to białko będzie identyczne. Możemy mieć też z drugiej strony do czynienia z sytuacją, w której nawet to, że będziemy mieli powymieniane w różnych allelach zasady i będzie to powodowało do tego, że białko finalnie będzie się składało z troszeczkę Różnych aminokwasów nie doprowadzi do znaczących różnic w jego funkcjonalności. Nawet jeżeli to białko będzie troszeczkę inne, to jeżeli te aminokwasy będą podobne i będą powodowały, że struktura białka jest podobna, to nie zmieni się tak naprawdę jego funkcja. Tak więc istnieją przypadki, tak jak widzieliśmy w przypadku grup krwi, tutaj narysowanych dla ciebie, gdzie bardzo istotne jest to, jaki mamy. Allel. Ale istnieją też takie sytuacje, w których różne allele mogą kodować bardzo podobne białka, i wynik ich istnienia w Twoim genomie będzie identyczny. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie będziesz bez problemu rozróżniać, czym różni się pojęcie genu, które jest pojęciem nadrzędnym od pojęcia allelu, które oznacza po prostu to, że dany gen może występować w różnych odmianach. Do usłyszenia następnym razem.